Dobrze być dzisiaj tutaj znowu. Znajdujemy się w środku naszej trzyczęściowej serii, która jest częścią większej całości. Te trzy części są czymś absolutnie koniecznym w życiu, jeśli chcesz służyć Jezusowi. Jeśli nie jesteś w łączności z Jezusem, nie masz się czym dzielić. Świat interesuje się jedynie jedną rzeczą, tym, co dzieje się w twoim życiu. Tak więc, jeśli nie jesteś z Nim w łączności, to nie masz się czym dzielić z innymi. Dlatego też, zanim pomyślisz o pracy dla Boga czy służbie dla Niego, musisz najpierw zadbać o łączność z Nim. Znajdujemy się w środku naszej trzyczęściowej serii, a jej pierwsza część, którą zajęliśmy się ostatnio, to uświadomienie sobie, że mamy problem. Bowiem jeśli nie wiesz, że masz problem, nie ma się co brać za jego rozwiązanie. Tak więc musimy najpierw przyznać, że mamy duchowy problem. Wszyscy uważamy Pawła za bardzo sprawiedliwego człowieka. Mogliśmy więc pomyśleć, że powie o sobie, no wreszcie osiągnąłem stan bycia dobrym. Jednak zamiast tego Paweł im bardziej stawiał się sprawiedliwy, tym bardziej oceniał się krytycznie. Faktycznie powiedział o sobie, jestem nędznym człowiekiem i to była część pierwsza. W części drugiej, którą zajmiemy się teraz, powiemy, jak istotną sprawą jest utrzymanie łączności z Jezusem. Powiemy o tym, co powstrzymuje ludzi przed tą łącznością, o tym, co wyklucza cię z możliwości życia wiecznego. Faktycznie powiemy o tym, co czyni cię Laodycejczykiem, jeśli nie zajmujesz się tą kwestią. A chodzi tu o takie krótkie słowo, szukać. A znajdujemy je w Ewangelii Mateusza 7:7. Gdy sięgamy do tego tekstu, znajdujemy w nim małą obietnicę, która jest uwarunkowana. Oto jest, jak ona brzmi. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Tak więc chodzi tu o to, że musisz szukać Jezusa, aby go znaleźć. Taki jest warunek. Szukaj, a znajdziesz. I to podoba mi się w tej obietnicy, że jest tylko jeden warunek. Szukaj. Bo faktycznie nie napisano tutaj, że możesz znaleźć, ale że znajdziesz. Jeśli skierujemy się do Księgi Powtórzonego Prawa 4:29, to znajduje się tam taka sama obietnica. To było już tam, w Starym Testamencie. To jest sposób, w jaki Bóg zawsze postępował z nami. Musimy Go szukać i pragnąć, aby utrzymywać z Nim łączność. To była ta część mojego doświadczenia, którym z wami się podzieliłem. Chodziłem do kościoła przez całe życie, jednak jedna rzecz, która mnie wykluczała lub która trzymała mnie z dala od żywej łączności z Jezusem, to fakt, że nie rozumiałem tego małego słówka szukaj i jego znaczenia. I teraz pojawia się kwestia, według czyjego standardu mam szukać. Pamiętacie, jak przedstawiliśmy ten problem ostatnio? Nie możemy kierować się własną oceną, ponieważ nasze myśli i nasze serca okłamują nas, więc nie powinniśmy polegać na własnym rozumie. Tak samo jest z szukaniem. Według czyjego standardu szukamy? Dla niektórych szukanie oznacza pójście do kościoła raz w tygodniu. Lub ci, którzy naprawdę szukają, chodzą na studium biblijne jeszcze w tygodniu, albo może ktoś bierze do rąk Biblię na 5 minut każdego dnia. Czy właśnie takiego poszukiwania oczekuje Bóg? Jeśli chcemy utrzymać z Nim żywą łączność, będziemy musieli zrozumieć, co to znaczy szukać. A poszukujemy tylko tego, czym przede wszystkim chcemy się zająć. Jeśli spojrzymy na tekst 2 Tymoteusza 2:15, to znajdziemy w nim wskazówkę, jak należy poszukiwać. Czy chodzi tylko o to, aby pójść do kościoła? Czy należy zrobić jeszcze coś więcej? No temu musimy się najpierw przyjrzeć. Więc przeczytajmy ten tekst z 2 Tymoteusza 2:15. Jest tu napisane, pragnij przedłożyć siebie wypróbowanym. Oto wskazówka, jak należy szukać Jezusa. I kontynuuje, pragnij przedłożyć siebie wypróbowanym. Oczywiście, że chcę być wypróbowanym. Kto by nie chciał? O to przecież chodzi w życiu chrześcijańskim. Chcemy być wypróbowani. Pragnij przedłożyć siebie wypróbowanym przy Bogu. Oto na czym polega postępować i być wypróbowanym. Pracownikiem niezasługującym na zawstydzenie, należycie wykładającym słowo prawdy. Rozumiem z tego, że jeśli chcesz wyjść do zagubionych ludzi i prowadzić ich do Jezusa, jeśli masz w sercu takie gorące pragnienie, to częścią tego jest studiowanie. Tylko to może cię autoryzować, uznać za pracownika, który nie wstydzi się dzielić Ewangelią. Jeśli nie poświęcamy poważnej ilości czasu na studiowanie Biblii, nie będziemy mieli właściwej łączności z Jezusem. Jeśli skierujemy się teraz do tekstu z 1 Tesaloniczan 5:17, to znajdziemy jeszcze inny sposób na poszukiwanie. Oto co tam czytamy. Módlcie się nieustannie.
Mamy tu wprost podane, jaki jest standard życia chrześcijańskiego. Nazywam to standardem, a wy wiecie, przez co przechodzi większość waszych przyjaciół lub może i wy sami. Standard chrześcijańskiego życia wygląda tak. Modlimy się i chodzimy do kościoła, ale tu jest napisane, módlcie się nieustannie. Jest to całkowicie inny standard niż ten, do którego przywykłem. To, co powinniśmy uczynić, to, aby dobrze zrozumieć nieustanne modlenie się, to musimy się cofnąć do Ewangelii Marka i popatrzeć, co Jezus robił i jaki miał zwyczaj. Jeśli komuś nie było potrzeba aż tyle modlitwy, to na pewno Jezusowi, prawda? On jest Synem Bożym, tak. On miał ciało ludzkie, ale równocześnie możemy założyć, że jest w większej łączności z Bogiem niż ty i ja. Oczywiście to jest całkowicie inny temat, ponieważ gdy Jezus był na ziemi, był w pełni człowiekiem. Jednak wszystko sprowadza się do tego, że gdy patrzymy na Jezusa jako przykład, to zrozumiemy, ile czasu poświęcał modlitwie. Tak więc czytamy, módlcie się nieustannie. Co to oznacza? Jeśli popatrzymy na tekst Marka 1,35, to mówi nam on, że Jezus poszedł się modlić wczesnym rankiem przed świtem. Jeszcze było ciemno, a Jezus był wykończony, a wciąż był pod naciskiem ludzi, którzy domagali się poświęcenia im czasu. Wciąż nie jadł posiłków, ponieważ służba dla innych była dla niego ważniejsza. I oto co czyni. A wczesnym rankiem przed świtem wstał i wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Tak więc, jeśli Syn Boży wstaje wcześnie i się modli, czy my nie mielibyśmy modlić się mniej? A teraz spójrzmy na rozdział 14 Mateusza. Chcę podkreślić tutaj tylko kilka tekstów, aby pokazać, przez co przechodził Jezus. Gdy czytamy o modlitwie nieustannej, niewiele mamy pojęcia, co to ma oznaczać. Ale werset Mateusza 14:23 mówi, a gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tak więc widzimy Jezusa przed wschodem słońca, gdy sam się modli. Gdy tłumy się rozeszły, on sam udaje się na modlitwę. Nie jest mu chłodno, nie zajmuje się jakimiś własnymi sprawami, on się tam modlił. Z jakiegoś powodu odczuwa taką absolutną potrzebę. Przejdźmy teraz do Ewangelii Łukasza 6:12 i na tym zakończymy podawanie przykładów, jakim był Jezus. Oto co tutaj czytamy. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Kiedy ostatnio ty czy ja spędziliśmy całą noc na modlitwie? Tu mamy Jezusa, Syna Bożego, który to czyni. Tak więc, gdy mowa o nieustannej modlitwie, to tak naprawdę nie sądzę, że nasze rozumienie modlitwy jest takie samo jak u Boga. Potrzebujemy tej łączności. Jeśli nie poświęcasz czasu, jak Jezus, na studium Słowa i modlitwę, to możesz zapomnieć o tym. Dokładnie tak. Daj sobie spokój. Układ jest taki. Łatwo jest patrzeć na słowo szukać i dochodzić do własnych wniosków, co ono oznacza. Jednak jest koniecznością, aby popatrzeć do Biblii i dostrzec, co Biblia mówi o szukaniu i spróbować rozumieć, co to oznacza. W Ewangelii Mateusza 6:31 czytamy bardzo popularny tekst na ten temat. Oto co tam czytamy. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Co to nam mówi o nas? Możesz myśleć, że inne rzeczy są ważniejsze niż Jezus. Mam kredyt, mam dzieci, wożę dzieci na zajęcia sportowe, wszystko mam i realizuję. Tak więc możemy myśleć, że jest to ważniejsze od naszej łączności z Jezusem i naśladowania Go. To faktycznie brzmi jak, nie myśl ani trochę o tym, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Tak więc myślimy, w porządku, mam się zatroszczyć o to, co moim zdaniem jest ważne, a potem, jeśli jeszcze zostanie mi trochę czasu, to poświęcę ten czas dla Jezusa. Ale mamy teraz zgrzyt w wierszu 33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam to dane. To, co nam ten tekst mówi, to, że powinniśmy spisać sobie listę rzeczy, które zajmują nam czas w życiu. Bo wszyscy mamy przydzieloną pewną ilość czasu. Więc jeśli zastanowisz się, co zajmuje mój czas w życiu, jeśli Jezus nie jest na pierwszym miejscu tej listy rzeczy i zobowiązań zajmujących nasz czas, to jest oczywiste, że nie jest On numerem jeden. A ma to być poszukiwanie najpierw Królestwa Niebieskiego. Bóg mówi, ja zatroszczę się o wszystko, co uważasz za konieczne, a my mówimy wielokrotnie, modląc się, Boże, tego mi potrzeba i tego mi potrzeba, proszę, daj mi to teraz. Na tym się koncentrujemy.
Bóg mówi, poszukuj mnie, a ja zatroszczę się o rzeczy, które uważasz za ważne. Tak więc wiele razy stawiamy wszystko na odwrót. To jest to, na czym przyłapałem się najczęściej. To jest to, co było moją ostatnią umową z Bogiem. Pamiętacie moje doświadczenie? Bóg usunął swoją obecność przy końcu 60 dni, przynajmniej po 6 tygodniach moich poszukiwań Boga, gdy spędzałem godzinę dziennie z Nim. Bóg faktycznie usuwał się, ale dlaczego miało to miejsce? Wyjaśniłem to krótko, gdy dzieliłem się moim doświadczeniem. Było to tak. Bóg pragnął, abym zrozumiał, co to znaczy poszukiwać Go. Chciał, abym zrozumiał, że ponad wszystko potrzeba mi Jezusa i że muszę poszukiwać Go z pasją. Ewangelia Mateusza 6 mówi nam, że przede wszystkim powinniśmy poszukiwać Boga i Jego sprawiedliwości, a On zatroszczy się o wszystko inne, co jest ważne. Czy wystarczy nam wiara, aby tego dokonać? Jeśli skierujemy się do przypowieści 2:4-5, to są to moje ulubione teksty. Przyjrzyjmy się wielu tekstom, które wyjaśniają Boży standard poszukiwania. Jeśli wiemy, że poszukiwanie jest kluczem do utrzymania łączności z Jezusem, to musimy rozumieć, jak Bóg do tego podchodzi. Okay. Tak więc mamy przypowieści 2:4. Jeśli szukać jej będziesz, jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Tak więc o czym tu jest mowa? Twoje poszukiwanie Jezusa musi się stać jak poszukiwanie metali szlachetnych. Tu jest napisane, że jeśli mądrości szukać będziesz jak srebra, poszukiwać jak ukrytego skarbu, wtedy będziesz miał taką samą łączność. Inaczej mówiąc, musi to być pełne pasji, poszukiwanie Jezusa za wszelką cenę. Jeżeli tego nie czynisz, to będziesz Laodycejczykiem, a jeśli nim jesteś, to zostaniesz wypluty przez Jezusa. To takie proste. A jeśli będziesz jej poszukiwał jak srebra lub pragnął jak ukrytego skarbu, to ją znajdziesz. A to jest właśnie pasją. Więc chodzi o to, że Bóg jest wiarygodny. Bóg nigdy nie kłamie. Wiemy, że gdy coś mówi, to jest absolutnie prawdziwe. Bóg mówi, mam skarb. Zamierzam powiedzieć Ci, gdzie on się znajduje. Ale nie tylko to. On pokazał nam skarb swego własnego Syna, który umarł na Golgocie, aby to udowodnić. I to właśnie oznacza poszukiwanie. O tym właśnie mówi ten tekst. Pasja, z jaką poszukujesz skarbu o wartości miliarda dolarów, ukrytego gdzieś na wyspie południowego Pacyfiku. Bóg oczekuje od Ciebie i ode mnie takiej samej pasji w poszukiwaniu Jego Syna. Jeremiasz 29:13 mówi, że musisz poszukiwać całym swoim sercem. Nie jak jakąś małą rzecz. Tekst Hebrajczyków 11:6 mówi, że tylko ci, którzy usilnie Go szukają, będą nagrodzeni. Znajdujemy tu nacisk. Nie ma tu mowy jedynie o 6-literowym słowie szukać. Tam mowa o usilnym szukaniu. W Księdze Powtórzonego Prawa 4:29, co cytowaliśmy nieco wcześniej, jest napisane, że szukać powinniśmy całym swoim sercem, całą swoją duszą. Bóg mnie potrzebował, gdy zerwałem z Nim umowę, więc chcę, abym poznał, co to znaczy szukać. Jeśli nie potrafisz poszukiwać Jezusa z pasją, to możesz o tym zapomnieć. To takie proste. A teraz chcę przejść do bardzo niepokojącego odnośnika w Biblii. Niepokojącego, jeśli tego nie rozumiesz, ponieważ ja nie rozumiałem tego przez większość mojego życia. Musimy przenieść się do Ewangelii Mateusza 12:43. Przeczytam to wam i zobaczymy, czy także będzie to dla was niepokojące. Czytamy tu, gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Mowa tu jest o demonie, który przebywał w kimś, a teraz z jakichś powodów został wyrzucony. A dalej mówi, że demon mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy zostaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. No, teraz to miejsce wygląda naprawdę pięknie. Ten duch odchodzi, a potem powraca, a miejsce jest piękne do zamieszkania. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. To, co mnie w tym niepokoi, to to, że demon zawsze mógł u kogoś zamieszkać, gdy ta osoba dobrowolnie otworzyła przed nim drzwi, ale teraz demon opuścił człowieka, a miejsce jest puste, pozamiatane i przyozdobione. Wygląda na to, że ten człowiek jest doskonałym chrześcijaninem, ale z jakiegoś powodu demon ma prawo i zdolność do przyprowadzenia dalszych 7 demonów i to jeszcze gorszych. To mnie zawsze niepokoiło. I tak pewnego dnia przeczytałem ten tekst milion razy i pomyślałem, że nadal nie jestem usatysfakcjonowany. W tym tekście musi być ukryta jakaś wartość, bo inaczej nie ma on żadnego sensu.
Tak więc czytałem wszystko, co przed nim i po nim, starając się coś zrozumieć. A powyżej czytam tak. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak. Faryzeusze byli uczonymi w piśmie, słyszeli o wszystkich cudach, ale teraz oczekują dla siebie szczególnego magicznego znaku, małego cudu, aby mogli powiedzieć, że to ciekawe. Nie mogą tego zlekceważyć. To niemal zdumiewające. Tego oczekiwali, ale Jezus powiedział: pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Pomyślałem, znak proroka Jonasza. Co to takiego? Znam historię Jonasza. Bóg powołał go do Niniwy, aby tam głosił poselstwo, a Jonasz powiedział: o nie, tego nie chcę robić. Ci ludzie są tak nieprawi, że pewnie mnie zlinczują. Tak więc co zrobił? Próbował uciec. Wiemy o burzy na morzu, wiemy, że wyrzucono Jonasza do wody, że połknął go wieloryb, a 3 dni później go zwymiotował. Ale jaki w tym jest znak? Nie mogłem tego znaleźć. Tak więc czytałem dalej, albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki syn człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Tym znalazłem już wskazówkę. Czytamy, że znak Jonasza ma coś wspólnego także z Jezusem. Jonasz znajdował się przez 3 dni i Jezus także przez 3 dni w grobie. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Teraz dostrzegamy nieco więcej, czego dotyczy ten znak Jonasza. Jonasz w końcu powraca po tym, gdy wypluł go wieloryb. W końcu udaje się do Niniwy i wypełnia powołanie Boże. Udaje się do Niniwy, przekazuje poselstwo, a mieszkańcy Niniwy pokutują ze wszystkich swych grzechów i zła, rozpoczynają nowe życie. Nowe życie, które było z Bogiem. A dalej czytamy. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie. Dlaczego? Ponieważ upamiętali się, a pokolenie, o jakim mówił Jezus, nie rozumiało potrzeby upamiętania. Wydawało im się, że je mają. Jezus mówił tu o uczonych w piśmie i faryzeuszach, a byli to pastorzy i przywódcy Kościoła. Wtedy Jezus powiedział: nawet tego nie rozumiecie. Niniwa was osądzi, ponieważ jesteście tak źli. Zupełnie tego nie rozumiecie. Tamci pokutowali, przynajmniej w wyniku ostrzeżenia. Oczywiście Jezus próbował skierować do nich ostrzeżenie i wtedy Jezus powiedział: a tu jest przecież ktoś o wiele większy niż Jonasz. Czy rozumiecie to? Jezus mówi o sobie, a oni tego nie złapali. A potem Jezus kontynuuje: królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przebywa z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. O tutaj więcej niż Salomon. O co w tym wszystkim chodzi? Królowa z południa to królowa Saby. Co zrobiła królowa Saby? Była tak bardzo zainteresowana, kim był Salomon i dlaczego takiego naród był tak błogosławiony i dlaczego był lepszy od całego świata. Pomyślała więc: muszę tam się udać, znaleźć tego człowieka i zrozumieć, skąd pochodzi cała jego mądrość, jak też skąd się bierze taka wydajność jego narodu. Tak więc królowa Saby przygotowuje się do podróży. To było przedsięwzięcie, bo nie tylko chciała udać się w podróż, ale chciała zabrać wielu różnych darów dla Salomona, a wśród nich ogromną ilość złota. Jednorazowo zabrała dla Salomona tyle złota, ile wynosiła 1/3 jego rocznego przychodu. Tak więc pakuje wszystkie swoje wielbłądy i wyrusza w męczącą podróż, ponieważ odczuwa, że musi spotkać się z Salomonem i zrozumieć, co on takiego posiada. Czytaliśmy, że królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. Z wielką pasją starała się poznać Salomona, ponieważ chciała zrozumieć, co on takiego posiadał. I teraz Jezus mówi: a tutaj więcej niż Salomon. Tak więc przeczytałem i zrozumiałem te historie, ale nie rozumiałem, jak mają się do siebie, dlatego, że zaraz potem czytamy o tym demonie, który przeprowadza jeszcze kolejnych 7. Pewnego dnia siedziałem na schodach przed wejściem do mojego domu i studiowałem ten fragment. Pomyślałem wtedy: nie posunę się dalej z tego miejsca pisma. Zawarłem układ z Duchem Świętym, a może nawet było to żądanie. Powiedziałem: nie zrobię kroku dalej, póki nie zrozumiem, o co chodzi z tymi demonami, bo mnie to dręczy, nie rozumiem tego. Siedziałem tak przez całe 3 godziny, wracając do tego fragmentu i próbując go zrozumieć. Modliłem się, aby Duch podał mi odpowiedź. I nagle Duch Święty przyszedł i BUM! Otrzymałem odpowiedź. To było niewiarygodne. Mamy tutaj tego demona. Coś musiało się stać, że demon uciekł od osoby, w której zamieszkiwał. Co to było? Ten ktoś pokutował. Gospodarz demona upamiętał się. A gdy człowiek ten pokutował, to demon musiał uciekać.
To wspaniałe. Ale jak to się stało, że powrócił z 7 innymi demonami? Oto mamy tę drugą część. Niniwa pokutowała. Dokonali czegoś wielkiego, ale na tym się skończyło. No nie mówię, że na tym skończyli, ale że mogli tak zakończyć. Więc przenieśliśmy się do królowej z południa. Co tutaj ma miejsce? Tu jest jeszcze coś poza pokutowaniem. Czasami reagujemy pozytywnie na apel. Wychodzimy do przodu kościoła, może nawet zostajemy ochrzczeni i dochodzimy do wniosku, że zrobiliśmy swoje. Czujemy się dobrze, wszyscy razem jesteśmy w kościele, mamy tu przyjaciół. Przychodzimy raz w tygodniu, spędzamy czas razem, oddajemy chwałę Bogu i wydaje nam się, że wystarczy. Ale nie. Musi być jeszcze coś więcej. Musimy z zaangażowaniem poszukiwać. I tutaj jest sedno sprawy. Demon powraca i znajduje dom pusty, wymieciony i przyozdobiony. Ale co w tym jest złego? Wygląda mi to na doskonałego chrześcijanina. Nie ma bałaganu? Wszystko wymiecione i przyozdobione? Ale czy chodzi o to, że nie ma bałaganu? Chcę wam powiedzieć, o czym tu jest mowa. To mną poruszyło. Ten demon powrócił, ponieważ dom był pusty, nie zamieszkał w nim Jezus. Demon musiał odejść, ponieważ człowiek pokutował, ale nie posunął się dalej poza pokutę. Ten człowiek nie wszedł w realia królowej Saby z taką pasją, nadal kontynuując poszukiwanie w życiu Jezusa, tak więc demon powrócił. A zgadnijcie, kto tam nie mieszkał? Jezus tam nie mieszkał, bo gdyby mieszkał tam Jezus, to miejsce nie byłoby puste, byłoby zajęte i szatan musiałby powiedzieć: o nie, Jezus tu jest, muszę szybko stąd znikać. A chodzi o to, ukryte jest tutaj i powód, dla którego demon mógł powrócić, jest fakt, że możesz pokutować, ale jeśli z całą pasją nie będziesz szukał, nie będziesz szukał całym swoim sercem, całą duszą i wszystkimi myślami, jeśli nie szukasz go z zaangażowaniem, nie będziesz miał z nim łączności. To właśnie Jezus starał się przekazać, gdy mówił o Niniwie i królowej Saby. Oni osądzą nieprawe pokolenie tych, którzy nie tylko pokutują, ale gorliwie poszukują Jezusa. Tak więc tutaj jest sedno sprawy. Jeśli udamy się do historii opisanej w Księdze Wyjścia, 20 rozdziale, w samym środku 10 przykazań, w wierszu 5 mamy stwierdzenie, które mówi: Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Nie ma tu mowy o zazdrości, jaka pojawia się pomiędzy dziewczyną i chłopakiem. Opatrzyłeś za kimś innym. Nie mówimy tu o zazdrosnym Bogu, ponieważ nie zamierza z nikim dzielić się twoim sercem. Biblia podaje całkowicie jasno, że nie da się służyć człowiekowi Bogu. Będziesz jednego miłował, a drugiego miał w nienawiści. Nie da się mieć dwóch panów. Biblia w tej kwestii wypowiada się bardzo jasno. Jeśli Bóg jest Bogiem zazdrosnym, to w jaki sposób możesz uspokoić zazdrosne serce? Nie mówię tutaj o tym, jak mówiłem wcześniej, o tej relacji dziewczyna-chłopak. W jaki sposób możesz uspokoić zazdrosne serce? Dajesz temu zazdrosnemu sercu wszystko. Wszystko kierujesz do tej osoby, a potem nie popełniasz już żadnego błędu. Nie da się służyć dwóm panom. Gdy popatrzymy na tekst w 1 Koryntian 10, 21-22, to czytamy tam, że nie da się pić przy stole demonów i przy stole Bożym. Ale Udycyjczycy to ci, którzy chodzą środkiem drogi, mając Boga po jednej stronie, a szatana po drugiej i mówią: polegam na Bogu. Siedzą okrakiem na płocie, ale nie ma takiej opcji. Wszyscy, którzy nie są w pełni poddani i nie poszukują w pełni Jezusa, należą do szatana. Czasami myślimy, że linia pomiędzy dobrem a złem przebiega w środku. Przykro mi, ale tak nie jest. Ta domyślna linia pomiędzy udaniem się do nieba albo do piekła znajduje się o stopień poniżej oddania i całkowitego podporządkowania się Jezusowi. O tym mówi cała Ewangelia. Beze mnie nic uczynić nie możecie, ale będąc w Nim, możemy wszystko. Tak więc Jezus stara się nam powiedzieć: jeśli mnie chcecie, to musicie z pełną pasją mnie poszukiwać. To zabrzmi bardzo prostacko, ale niestety taka jest prawda. Myślę, że jako chrześcijanie traktujemy czasem Jezusa, jakby był prostytutką. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że zbyt często chcemy korzystać ze wszystkich dobrodziejstw z małżeństwa bez żadnego zaangażowania się w nie. Laodycejczycy nie są ludźmi oddanymi. Tak, oni chodzą do kościoła, ale to nie jest zaangażowanie, bo Biblia mówi jasno: gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Tak, więc traktujemy Jezusa, jakby był prostytutką. Chcę cię, kiedy cię potrzebuję, ale gdy ciebie nie potrzeba, to zobaczymy się później. Ale Jezus nigdy nie powinien być tak traktowany. A to jest to, co robimy. Bez względu, czy wam się podoba to porównanie, czy też nie. Przychodzimy z płaczem do Jezusa za każdym razem, gdy mamy potrzebę. A gdy nie mamy żadnej potrzeby, wtedy mówimy: do zobaczenia później. Miło cię mieć w pobliżu. Od czasu do czasu będę cię szukać, tak więc będę cię mógł zobaczyć, zaśpiewam ci jakąś pieśń pochwalną i będę robił różne rzeczy. Ale niestety,
To nie wystarczy. Co więc możemy dzisiaj zrobić, aby zrozumieć znaczenie poszukiwania Jezusa? Powiem po prostu, że poszukiwanie wiąże się z tym, ile czasu poświęcasz dla Jezusa. Zatem podstawy. Jeżeli zaczniesz zapisywać swój czas, innymi słowy, ile czasu poświęcasz na jedzenie, ile czasu spędzasz w pracy, potem popatrz na resztę swojego wolnego czasu, ile czasu spędzasz na oglądaniu w telewizji, w internecie, albo na swoim telefonie, albo na swoim komputerze. Obecnie mamy trzy ekrany, które są monitorowane. Ekran komputera, ekran telefonu komórkowego, ponieważ jest to mały ekranik, ludzie oglądają sobie na nim filmy lub piszą wiadomości. Trzeci to ekran telewizora. Ludzie przeglądają programy, a przeciętny Amerykanin spędza 4,5 godziny dziennie oglądając telewizję. Chcę teraz zacytować kogoś, kogo słyszałem jakieś 20 lat temu. Gdy słyszałem tę wypowiedź, pomyślałem sobie, ten facet to wariat, jest ultrakonserwatywny i nie warto go słuchać. Nazywał się Joe Cruz, był ewangelistą. Powiedział, jeśli poświęcasz więcej czasu na oglądanie telewizji niż na kolanach, czy czytając Biblię, to nie jest możliwe, abyś dostał się do nieba. Początkowo myślałem, o, no, to naprawdę konserwatywna wypowiedź. Jednak w świetle tego, co oznacza poszukiwanie Jezusa, zdanie to jest najbardziej trafne, jakie dotąd słyszałem. Jeśli któregokolwiek dnia oglądasz telewizję ponad 2 godziny, a Jezusowi poświęcasz tylko 1 godzinę każdego dnia, to kto jest na pierwszym miejscu? Czy Jezus jest numerem 1 na twojej liście priorytetów? Nie, właśnie poświęciłeś 2 godziny twojego czasu na absolutnie bezsensowne rzeczy. Tak więc chodzi o to, to stwierdzenie, jeżeli spędzasz więcej czasu przed telewizorem, teraz dodajmy do tego, bo to było wiele lat temu, telefonowanie na komórce, wysyłanie wiadomości, gry komputerowe czy surfowanie w internecie i tak dalej, jeżeli spędzasz każdego dnia na tym więcej czasu niż na kolanach i przy Biblii, nie ma możliwości, abyś dostał się do nieba. Jest to absolutnie mocne zdanie. Cała koncepcja tkwi w tym. Gdy zawarłem moją umowę z Bogiem, wyznaczyłem sobie godzinę. Dlaczego? Ponieważ wiele ludzi mówiło o godzinie. Tak więc myślałem, że jeśli oni mówią, że godzina to jest zaciekłe poszukiwanie, to ja także tak rozpocznę. Powiem wam, że godzina to taki podstawowy program naprawczy. Ale sprawa wygląda tak. Spędzaj godzinę dziennie. Jeśli pragniesz Jezusa, nie ma innej drogi. Musisz przyjrzeć się swojemu dniowi i pomyśleć, ile czasu masz dla Jezusa. Jeżeli On nie dostaje tyle czasu, ile inne zajęcia, prawdą jest, że musimy pracować, musimy też spać, jedzenie i kilka innych niezbędnych rzeczy. Ale zazwyczaj mamy jeszcze dużo dodatkowego czasu. Ale najważniejsze jest to, jeśli nie masz odpowiednio dużo czasu na modlitwę i na studium Biblii, zapomnij o dynamicznej łączności. Po prostu zapomnij o tym. Ale żebyś nie pomyślał, że ja jestem jakimś dziwakiem, który nagle zaczął spędzać godzinę każdego dnia z Biblią w ręku i zaczął odkrywać na nowo i bardzo realnie Jezusa, a to zmieniło moje życie. Otrzymuję setki maili z całego świata od ludzi, którzy także tego spróbowali. Faktycznie teraz nazywają to godziną mocy, czy tym podobnie. Chodzi tu o tą godzinę. W zasadzie w każdym z tych e-maili czy listów mówią, nie uwierzysz, co dzieje się w moim życiu. Przyjaciele, chodzi o to. Świadectwo setek ludzi każdego roku brzmi, to zmieniło moje życie. Powinno nam wystarczyć, aby zrozumieć, że gdy Bóg mówi, szukajcie najpierw mnie i mojego królestwa, a ja zajmę się resztą, mówię poważnie, oddam ci coś z powrotem. Jezus chce mieć z nami łączność, chce nas wzmacniać i używać nas z mocą w Jego służbie. Jednak nie może tego uczynić, jeśli nie utrzymujemy z Nim dynamicznych kontaktów. Tak więc pierwsza rzecz. Przyznaj, że masz problem, aby znaleźć nawet powód do pójścia do Jezusa. Potem poszukaj Go z całego serca, z całej duszy i z całym umysłem. Czyńcie to z pasją, podobnie jak randkowałeś ze swoją żoną albo jak czynisz to teraz. Z taką samą pasją, jak Ci towarzyszy, gdy chcesz z tą osobą spędzać czas. Słyszałem, jak ludzie mówili, ta godzina to rzecz oparta na uczynkach. Dobrze, nazwij to uczynkami, nie obchodzi mnie, jak to nazwiesz. To, co wiem, to, że to działa. Jeżeli nie włożę całego serca w zaciekłe poszukiwanie Jezusa, nie zakończy się tą łącznością. Chcę dzisiaj postawić przed wami wyzwanie i dla tych z was, którzy to dzisiaj oglądają w telewizji. Czy pragniesz łączności z Jezusem? Jeżeli spojrzysz na swoje życie duchowe i popatrzysz na życie duchowe swoich przyjaciół i swojego kościoła i wydaje się, że nic się nie dzieje, twoje życie nie jest bliskie doświadczeniom z dziejów apostolskich, powiem jedno, gwarantuję każdą komórką mojej duszy i mojego ciała,
że jeśli spędzisz godzinę dziennie na poszukiwaniu łączności z Jezusem, to ją odnajdziesz. Nie dlatego to mówię, że to ja gwarantuję. Ja tylko cytuję Biblię, gdzie jest napisane: szukajcie, a znajdziecie. Ale szukajmy według sposobów, jaki Bóg chce, abyśmy szukali. O to, przyjaciele, w tym wszystkim chodzi, a rezultatem tego będzie łączność z Jezusem.